No dobra, witam was w kolejnym odcinku z Black Myth Wukong. W dzisiejszym odcinku zacznę się za rozgrywkę trzeciego rozdziału. No i oczywiście trochę respeka muszę od razu zmienić, bo pooglądałem sobie jakieś poradniki do gry, że nie przedłużając zaczynam rozgrywkę. Dobra, echa przeszłości. Pane chmury czerwonokim, widzę. Żółty piasek, niegościnny mrok, mimo uszu, a... W drugim rozdziale ten jakiś boss był i podobno według mitologii z tym przeciwnikiem Wukong se nie mógł poradzić. Bez jakiegoś tam przedmiotu i dlatego tak wciry dostawałem, bo żeby pokonać tego bossa trzeba było mieć specjalny przedmiot, który był gdzieś na mapie założony i ja nie miałem, dlatego mi tak ciężko szło. Dobra, kontynuuj wędrówkę. Teraz zobaczę, jak się ten przedmiot nazywa, bo powinien mieć go w ekwipunku już, jak te sekrety porobiłem. Górska kadzielnica? Nie, to podskremiać wiatru po prostu. Że zwiększa wskaźnik redukcji obrażeń. Ja muszę się jeszcze tepnąć. Piwnicę tam, gdzie górskie lekarstwa gościu robi. Znaczy, Boże, boskie lekarstwa. Chcę to sprawdzić. Nie ma. Zaraz jeszcze raz. Jin Dan zhi dao, lian ji wei xian. Hao han zen me kan? Nie ma watek, więc idę w obronę u niego. Prawdopodobnie te złote poszedłe więzienia z dachu nic się nie da z tym zrobić, tylko sprzedać. Dostanę 12 tysięcy, więc jak będę chciał wytworzyć broń. Trafienie krytyczne daje. Jak mi nie będzie stać? Muszę ponownie iskry rozdać. Nie, bo usuwać z kosmyka rzeczy.
I tutaj w techniki z kosturem pójść. Redukcja obrażeń. I w to pójść. Zdecydowane tarciu. To się przyda. Kryta pójść. To jeszcze by mi się przydało. Przeładowanie. Potem w pancerz pójdę. O, to jest fajne. To w to będę musiał pójść. No to siłę ataku zwiększa. No i dobra, teraz będzie trzeba iść tutaj w atak. Atak, a obrona na końcu. No, zdrowie się przyda. Dobra, 3. Jeszcze z 4. Jeszcze z 5 punktów może tu rozdać. To jakoś się ogarnie. A właśnie. Dobra. Niby to pierwsze lepiej mieć uważny obserwator, ale wolę to.
Że po doskonałym odcinku. Dobra, nie. Dobra, wletki, ciężki atak, pójdę. Dobra, nowy zachód. Marznięta ścieżka. No. Ogólnie się pod ciężkie ataki tego builda, który znalazłem. Ale ten, co zrobiłem, jest taki bardziej uniwersalny. Okay. O, jaka fajna mapa. Okay. A jeszcze inaczej. No, zawsze szansa na trafienie jest lepsza. Okej. Okay.
Okej. Cześć małpko. Wódz makak. Wow. Aha. Okej. Uciek sobie. Jakbym wiedział, to bym go lepiej potłukł. Jestem ciekawy, czy on faktycznie miał uciec, czy nie. Masz ty. Bye bye. Yeah.
Ja rozumiem takie kompa. Lecę nauczenia się ich. Nie, na razie tu nic ciekawego nie ma. Trzeba iść na górę. Daj się podleczyć. No i krew żelaznego byka. Strażnik gór. Największe natrafienie krytyczne podczas silnych ataków ze skoku. Mech. Widziałem. Złotko. To był telefon. Dobra, jestem. Okej, wyrwało mnie telefon z kontekstu, ale już wiem, gdzie mam iść. Tu w lewo.
Okej, to mogę zejść do tej wody. Rafinowany żelazny piasek. Spoko, jak ja do czegoś potrzebowałem. Kurde, duży obszar. Dobre. What? What? Dobre. Ta muzyczka. Okay. No nie, zrobiłem odpoczynek. To prawdopodobnie przewróciłem przeciwnika. Okay.
哭哭啼啼，死了还祸及子孙，引得你们一个个送上门来。我这大包都快装不下了。康金龙，你法性已通，出来帮为师试试他的成色。 Dobre. Kang Jinlong. Okay. Ała. Unek. Ała! Akurat tak chciałem apteczkę wypić. Lowa Yangwei Kang Jinglon. Wielki mędrzec czym prędzej zmienił swój kostur w stalowy szwider. Zrobił dziurę w ostrym ogół Kang Jinglong. Skurczył się do wielkości ziarnka gorczyszy. Przycupnął przy otworze i zakrzyknął: wyciągnij róg, wyciągnij róg. Trzeba się cofnąć. No i będzie trzeba sobie wywar zrobić na ten, na prąd, przed tą walką z bossem, żeby mieć 100% odporności na prąd, póki będzie działał. Ła, miksturka. Yeah.
Dobra, i to rozumiem. Ale ja chcę tu poeksplorować. Daj mi znowu wywali gdzieś nie wiadomo gdzie. Aha, niewidzialna ściana. Dobra, czyli tam trzeba iść. Nie ma opcji innej. Czy możliwe, że da się wymienić na coś cennego, więc raczej nie będę sprzedawał. Podróż. Lustrzane jezioro. Miejsce medytacji.
Ała. Ała. A, rdzenie umysłu przyda się. Punkty obrony pójdzie. Okej, niewidzialna ściana. Koralik modlitewny. Niezamrożeniem rękawem zwiększa szansę na trafienie krytyczne? Ciekawe. Procent. Dobra. Będzie tak na razie. Dobra, wróciłem do punktu wyjścia. Oż ty, mak.
Ała. Nerwujące są. Latające nietoperze. O, nasiona ognistego dzwonka. O, niebieska gruszka. Myślałem, że będę mógł ulepszyć coś. Ała. Kurna, za bardzo się z nimi przeckałem. O Boże! I dostałem nagrodę, na którą zasłużyłem. Przez tą zabawę w kot... Mogłem... uleczyć przecież. Niedługo miałem... Niedaleko miałem przecież kapliczkę. Boże, nie chciałem jeszcze się z tobą walczyć. Mara? A, już nie ucieknę. Trudno. Ała. No i małpy. Ała, akurat chciałem unik zrobić. Tu mnie zapał w zęby. A małpy tylko sobie biegną. Miałem jeden żyć i jeden HP. Seriously? Kiedy HP miałem? Ja myślałem, że jestem martwy już. I zolałem to. Jeden HP miałem. Ja pierdzielę. Dobre. Ja to jakbym się zdążył uleczyć i bym to, to jeszcze może by to ukrał. Dobra, na pewno muszę... Uważ... Nie uważ, tylko sklep, kup. Rdzeń umysłu. Porośnia grzmot.
podróż. Piwnica. Trzeba pójść w obronę. Jeszcze trochę. Się wziąć za bossa. Jakoś ma odporność na grzmot. Do pićka. Dobra, na plus 15. Ma maksymalny poziom. Zawsze może pójść w odporności. Nawet pójść obronę, to pójść w odporność na te. Ale to zdążę. A właśnie, sklep. Dobra, zostało mi jeszcze to chyba. Nie, to jeszcze pójść odblokować. Potem już podstawy. Trzeba będzie iść. Typowo takie podporności będę używał po prostu na dole. A ten powrót coś tam i tak mi się nie przyda, bo mogę go przez menu przecież pod escape'em odpalić. A w walce z bossem i tak tego nie użyję. Okej, tak można grać. Ała, byłem obok. A tak mnie sięgnął.
Aha, dobra. Nie da mi naładować ataku ciężkiego. Muszę to inaczej z tym bossem walczyć. Czyli tu trzeba robić go na spokojniej, bez na palania na ładowanie ciężki atak, bo ten boss jest za szybki, nie pozwoli naładować podczas walki tego ataku. Tylko dobrze, że mam zrobioną postać pod lekkie ataki. A, nie mogę ładować ciężkiego ataku pod niebitką. Kurde, akurat tak unik robiłem, je złapał. Ała. Tak by mi nic to nie dało. Ała. Ała. Kurde, akurat tak chciałem unik zrobić. I znowu mi przeżył. Ała, nie spodziewałem się tego ataku. O, nie wiem, co się odwaliło, ale dobra. Ała. Wow. Wstawaj.
Ała. Kurde, nie mogę tabletki użyć. Z prądem nawalał. Ciężki boss. Ale dobra. Małpy nie dadzą nic. Trzeba go po prostu bawić się w zamrażanie. Albo inaczej. Dobra, w obronę idę. Na razie. Tak małego kryta mam. Gdybym miał 4. A tu 16. Tak mało. Na razie podkryta builda nie ma sensu robić, bo... perków nie mam wydanych na kryty. Kurde! Robię unik, zanim będzie ta animacja, że nie... że mnie łapie. Nagle jak chcę zrobić unik, gra spowalnia i gra twierdzi. Nie, boss miał pierwszeństwo. Ała. No i przez to padłem. Ach ty. Irytujemy to pierwszeństwo, że boss zawsze ma pierwszeństwo nad graczem. Nawet jeśli gracz był szybszy. W pewnych momentach. Przez to się w głupi sposób pada. Teraz na pewno byłem szybszy od bossa, a i tak mnie złapał. Bo gra spowolniła. A ja przed tym spowolnieniem unik wcisnąłem. A i tak stwierdziła, że... nie, boss miał pierwszeństwo. Nawet jeśli ty byłeś szybszy. Kurna, znowu! Akurat tak chciałem unik sobie zrobić. No, ja spełniłem bossa dzięki temu. I to podwójnie. Ale potrójnie już nie dało, bo drugą fazę zaczął odpalać.
Teraz jest druga faza. Teraz będzie tymi piorunami nawalał. Ała. Ała. Za daleko byłem. Fuck! Tam mnie złapał. Nie, o, czasami to jest... przesadzona ta animacja jego ataku. O, zapomniałem o tym ataku. Wtedy jest nie... może go normalnie atakować bezpiecznie. Ała. Okej. Ała. Tornado. Ała. Oż ty! Akurat zdążyłem pastylkę wziąć na redukcję obrażeń, więc mi dużo nie zrobił. Ała. Ale cooldown był duży. Tutaj mogłem otrząsać się po tym.
Fuck, mogę od razu ciężkim zaatakować. To żeby było po bossie. Jest, pokonałem. Blawejek Uguaykank, czy Link, coś tam. Okej. Królestwo pagody. Jest na ruch mur. Szans na trafienie krytyczne 6% zamiast 7. O, prądę zamiast tym obszarówki, na tak 70. Dobra. Nowy koń? A, tu jest koń, a tam jakiś gościu gada. A z koniem nie mogę pogadać.
jest ikonka, że niby można gadać. Ale nie mogę. Może później. Okej. Oczy mojej postaci jakieś się głupio świecą. A, okej. Myślałem, że już się wspomnie. Dużo jak spadają. Okej. Aha, czy muszę ich pokonać bez wykrycia? Wtedy więcej expa dostaję, okej? Za życia ja rządza spętana ze szczytu nie dostąpiła. Po śmierci doceniona walerza Kang-Xing-Klong w niebiosa wstąpiła, okej? Ale woli potrzebuję. No, obrona lepsza. Okej. Okay.
Dobra. Na górę chyba da się jakoś wejść, z tego co się mylę, albo później wejdę. Bo tu po występach jakoś. Okej. Znowu te ciulki. Aj, mam mniej HP. Jak jestem w tym trybie obłędu. Przy tych ciulkach. Najlepiej jak najszybciej się ich pozbyć. A, okej, to jest chyba czasowe. Dobra, czyli wtedy najlepiej jak się odpala, ubijać ich. Dużo jak spadają. Okej. Thank you.
No, odpala się. Oż ty. Czy na tym wcześniejszym etapie był ten jeden? Zbliżam się. No i znikł. Chcę go pokonać. Ej, odrespiłeś się. Nieładnie. Ła. Ła. Tu widzę jakieś takie sarkofagi czy coś, więc chyba tam coś jest. Czy zejdzie tutaj albo coś. Skrzynki są. Jestem ciekawy, czy coś tu jest. Dobra, najpierw spauzuję grę i poczekam, aż przyjdzie ten pala tego zła i zaraz sprawdzimy i skończę ten odcinek i na następnym odcinku pójdę dalej tego więzienia. Dobra, zaczęło się. Trzeba go pokonać do końca. Dobra, padł. Okej. Ale nie odrespię ich. Bo dobrze w sumie. Ale dlatego, że byłem w tym trybie odpoczynek dałem. Ale tych zwykłych odrespię.
Okej, okay, spadł przepaść. Dobra, po tych skrzynkach nie da się skakać. Dobra, to nie otwiera. To też nie otwiera. Też nie. Dobra, pewnie później będę mógł otwierać te wrota. Na razie to odpoczynek. Zaniem 21 tysięcy? Nie. Piecny róg chmur. A, specjalna broń, okej. Inaczej. Ważny obserwator będzie lepszy niż większe obrażenia krytyczne. Ile ja mam teraz obrażenia krytyczne? To 45%. A jak to wezmę? Może mniejszy procent obrażeń krytycznych na razie i tak krytycznym niepotrzebne, bo nie mam mało szans na kryta, więc to jest bardziej przydatne, większy atak będzie, więcej koncentracji będę miał. No i dobra. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to by było na tyle. W kolejnym odcinku będę próbował się wydostać z tego więzienia. No a póki co to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej.